Siemano, witam na kanale. Dzisiaj opowiem Wam, jak jeszcze wydłużyłem pracę mojego bufora przez, tak powiedzmy, automatyzację mojej starej kotłowni. Przedtem moje ogrzewanie działało na takiej zasadzie, że jeśli, powiedzmy, temperatura tutaj na czujniku osiągnęła zadaną, odpalała pompkę. Pompka pchała na kaloryfery i nieważne, czy to było potrzebne, czy nie, jeśli temperatura zadana była już osiągnięta na buforze, to pompka pchała na ciepłą wodę na kaloryfery z bufora. Ograniczyłem to w ten sposób, że dodałem jeszcze jeden element, który między tym wszystkim jeszcze tym sterował, a już go będę dzisiaj zmieniał, ale wszystko po kolei. Ja rozwiązałem to przez taki zestawik, inteligentne gniazdko i termometry. Jest to w środowisku Xiaomi i zaraz Wam pokażę, jak to tam ustawiłem. Jesteśmy już w aplikacji Xiaomi. Teraz Wam pokażę, jak ja to robiłem. Po prostu na przykładzie klatki schodowej wchodzimy tutaj, automatyzacja i dodaj scenę i robimy to w ten sposób. Jeśli temperatura jest wyższa niż, powiedzmy, 22 stopnie, to pompka wyłącz cały dzień u dołu. I analogicznie, jeśli schody, temperatura niższa niż, powiedzmy, 21 stopni, to pompka włączyć. OK. I powiedzmy, mamy te dwie komendy. Jeśli temperatura była niższa niż 21 stopni, odpalało pompkę. Jeśli była wyższa niż 22 stopnie, wyłączało pompkę. Tu Wam pokażę w Sonoffie, jak to działało. Czyli powiedzmy o 21 prawie tam temperatura została osiągnięta 22 stopnie, o 23 spadło do 21 stopni i tak sobie to skakało, 22, 21. Tu widać na tym wykresie, kiedy pompka była załączana, a nie tak do tej pory chodziła na okrągło i rozładowywała bezpotrzebnie bufor. Jest to bardzo prosty i w miarę tani sposób na zautomatyzowanie tej kotłowni. Jedynym problemem w tym systemie, jak dla mnie, jest to, że nie można ustawić dziesiętnych stopni. Już Wam to pokażę. Jak tu wchodzimy, prawda, temperatura, to można tylko pełne temperatury ustawiać. Nie można na przykład sobie ustawić 21,5, 22,5. No i to po jakimś czasie zaczęło mi przeszkadzać. Mianowicie te skoki temperatury, może nie są to jednak duże, ale no jest to odczuwalne. Jeszcze w nocy, no na przykład, nie mogę ustawić sobie 21 stopni, a 22 stopnie już w nocy do spania to już jest dość duża temperatura. Ustawianie 20, 21, no to już na razie przy małym dziecku jest też nie za bardzo komfortowe. A w sytuacji, gdy ustawię, powiedzmy, włączanie 21 stopni i wyłączanie 21 stopni, przez moment to działało, bo, powiedzmy, temperatura sobie rosła do 21 stopni, jakby osiągała te 21 stopni, czyli pompka została wyłączona, a temperatura, powiedzmy, czasami podskoczyła ten 1 dziesiątych i spadając z powrotem do 21 0,
odpalało pompkę. Schody zaczynały się w momencie, gdy temperatura nie podskoczyła wyżej niż 21 stopni, czy tam powiedzmy nie spadła bardziej niż 21 stopni. W momencie, gdy odpalało się na 21 stopniach, jakby nie osiągało już tych 21 stopni, bo te 21 stopni już było. I powiedzmy raz nagrzało, prawda, w nocy do 24, bo pompka się nie wyłączyła, cały czas szło na kaloryfery. No i wszyscy w nocy się gotowali. To jest kwestia uznaniowa. Jeśli komuś nie przeszkadza, prawda, te wahania temperatury o cały stopień i gdy może sobie ustawić, gdy dla niego będzie komfortowo, tam powiedzmy 22 stopnie, 2,21, to jest to jakieś rozwiązanie. W miarę tanie, w miarę proste, pod względem na temperatury i ze wszystkim. Myślałem nad zmianą na Salusa, bo on to jest tak chyba najbardziej popularnym przełącznikiem, ale od momentu, gdy tak zacząłem się bawić z tą moją suplą, lubię mieć podglądy na te wszystkie wykresy, więc chciałem pójść coś bardziej inteligentnego i zdalnego i wybór padł na taki sterownik od MyFriendów. Jest to sterownik Smart Thermostat. Działa w środowisku Tuya. No i teraz trochę żałuję, że nie poszedłem bardziej w tą Tuję, gdy zacząłem budować to moje, ten mój smart dom, bo jednak to środowisko Xiaomi jest bardzo oporne, on tylko lubi te swoje urządzenia. Przez jeszcze chwilę można było tam podłączyć te urządzenia z Zigbee, ale nie wiem, wsparcie się skończyło i nawet po ostatnich komentarzach na aplikacji, po opiniach w sklepie Play, zobaczyłem, że niektórzy to w ogóle stracili podgląd z tych termometrów, bo trzeba mieć bramkę. Ja taką bramkę miałem od początku, więc to nie był dla mnie problem. Tego nie widziałem. Ale świeci. I co? Bierzemy się za podłączenie tego i razem jakoś to wysterujemy. No i dobra, mamy to już podłączone. Tu zgodnie z oznaczeniem. Działa to jak po prostu stycznik. Faza i neutralny, a ten L1 to jest przekazuje dalej tą fazę, a ja ją podłączyłem pod ten włącznik, więc to jest taki tylko sygnałowy, tam dużego napięcia nie ma. No i dałem to tu też najbardziej jakby z zewnętrznej strony, bo mimo wszystko to on działa w sposób radiowo. Jakbym to wsadził tam między te kable, to mogłoby narobić bigosu, więc teraz idę umieścić ten cały sterownik w miejscu docelowym. Zobaczymy, czy to będzie działało. Witam ponownie. Jestem już po 2-tygodniowych testach. I co? Pierwsze wnioski. Po kolei. Podświetlenie działa tylko stale na zasilaniu, jeśli jest podłączone na zasilanie tam przez kabel typu C. Na baterii tylko działa po naciśnięciu tego przycisku. Gdy jest podłączony do zasilania, tak ładnie ekran przygaszę, żeby nie raził w oczy. Dwa. No nie do końca to działa tak, jakbym chciał, bo działa to na zasadzie histerezy. A mianowicie, to wam pokażę. Histerezę można ustawić max do pół stopnia, czyli jeśli tu mamy 19 stopni teraz, powiedzmy 19, ma zadaną. Wyłączy się dopiero gdy osiągnie 19,5, a włączy się jeśli by spadło poniżej 18,5. Tak. Wyłącza się i włączyłby się dopiero jeśli, prawda, o pół stopnia przekroczy tą histerezę. Nie jest do końca tak, jakbym chciał, bo powiedzmy interesowałoby mnie to troszkę mniejsza ta histereza, powiedzmy 0,02 stopnia, to by była idealna, bo jednak pół stopnia to jest dalej stopień pełny, który musi minąć. Czyli jak ustawiam sobie 21,5,
to wyłączy się, termostat wyłączy przekaźnik dopiero w momencie, gdy osiągnie 22 stopnie. I analogicznie włączy, gdy temperatura spadnie do 21, te pół stopnie. Pokażę Wam, jak to wygląda w aplikacji. Jesteśmy w aplikacji. Prezentuje się tak, bardzo prosty interfejs. Tutaj plus, minus, dodajemy temperaturę, zmniejszamy. Automatycznie przechodzimy na programator tygodniowy, ręcznie. No to co sobie ustawimy, zostaje. Programator tygodniowy wygląda, są prawdopodobnie 3 programy. Tak, 5 plus 2, 6 plus 1 i 7, czyli 7 dni w tygodniu, 5 dni w tygodniu plus 2, czyli od poniedziałku do piątku plus sobota, niedziela. No i 6 dni, czyli od poniedziałku do soboty plus niedziela. Jest to dla, prawda, ludzi, którzy pracują i w tygodniu są poza domem, więc nie trzeba im tą temperatury. Ja mam ustawiony 7, ten program na 7 dni, tak samo, bo no, cały czas ktoś jest w domu. I tak, ustawiamy tu temperaturę, czas, kiedy ma się załączyć dany program, dany podprogram. I tu temperatura, powiedzmy, na noc. No tak jak wspominałem, jest ta histereza 0,5 stopnia, więc będzie utrzymywało tak w okolicach tych 21 stopni. No, jest to zrobione, mam to tak zrobione dlatego, że nie chcę, żeby było już 21,5, bo też ustawiłem sobie to jakby w najchłodniejszym miejscu pokoju, no, gdzieś w kącie. I teraz jeśli tu mi złapie te 21 stopni, się wyłącza, a gdy spadnie do 20 stopni, się włącza. Tylko że to, mówię, to jest w najzimniejszym miejscu pokoju. Jeszcze mogłem to obejść w taki sposób, że jest tu kalibracja i dostosować, prawda, jakby do rzeczywistej wartości temperatury, ale już to zostawiłem, przesunąłem to tylko o ten 1/10, bo tak mi najlepiej pasowało. No nie do końca mi to odpowiada, ale przez tą kalibrację temperatury mogę go troszkę oszukać. Na przykład jeśli w danym momencie mam rzeczywistą temperaturę 20, powiedzmy, i 8, czy tam 20 i 7, mogę podkręcić go o te dziesiętne wartości stopni. Na przykład z tych 20 i 7 zrobić 20 i 9, czyli powiedzmy będzie brakowało tylko 1/10 do tego, żeby wskoczył do 21, czyli wyłączył mi termostat. I analogicznie trzeba będzie poczekać wtedy no, ten cały stopień. Więc jest to bardzo podobne rozwiązanie jak do tego wcześniejszego z gniazdkami inteligentnymi. Tylko że tam jakby włączało się na 20, powiedzmy 1, a wyłączało na 22, a tu jest to o te pół stopnia, już chodzi o pół stopnia, bo jeśli z 20, powiedzmy 1, wskoczy na 21,5, wyłączy, a jak spadnie do 21,5 i spadnie do tych 20,5, wtedy się dopiero włączy. No dalej jest 1 stopień. No ale jest to już dedykowany do tego sterownik. O, jeszcze mogę Wam pokazać statystyki z niego. Ma jeszcze tu statystykę dniową. Tu u dołu to wyjście niby pokazuje załączanie i wyłączanie sterownika, ale to coś, że tak powiem, szwankuje. Tutaj u góry właśnie ten niebieski wykres pokazuje ustawioną temperaturę, prawda, noc do 6 wskakuje tam o pół stopnia do 21 i później 22 po południu i później spada znowu na 20,5 stopnia. Tu mamy podgląd tam nawet nie wiem do ilu, na pewno kilka dni, to coś się bawiłem z jakimiś temperaturami. Tutaj ma jeszcze opcję zabezpieczenia przed dziećmi, to po prostu jest jakby blokada ekranu, nie mogą przez ten sterownik, ten taki fizyczny, no nic nie zmienił. Jeszcze jest tu to ręczne i ogólnie na, u dołu ten duży przycisk włączanie i wyłączanie już
całego sprzętu. Więcej zdalnych podglądów mam w supli, która jest ukryta tam w środku, a tu jest filmik o wymianie tej supli i po ostatniej awarii. Także zapraszam. Na dzisiaj to już tyle i do usłyszenia.